jak widać dzisiaj jest piękny słoneczny dzień, troszeczkę chłodu. Zbliżam się do Elbląga, 14 maja. W aucie mam nadzieję, że będzie widać, takie mamy średnie spalanie. Jest 10:53, o, właśnie dojeżdżam do Elbląga powoli. A tutaj na zegarach w samochodzie mam nadzieję, że widać. Miła niespodzianka, bo w tej chwili mam przejechane równe 200 tysięcy kilometrów. Równe 200 tysięcy kilometrów korolką. Pięknie widzieć taką cyfrę, może troszeczkę tutaj odbija się, ale mam nadzieję, że uda się dostrzec. Tak, jedziemy dalej na Gdańsk. Może za chwilę troszeczkę zmieni się tutaj kąt padania słońca i będziemy mieć słońce z lewej strony. W każdym razie 200 tysięcy kilometrów. W poprzednim aucie, które użytkowałem, to było 400 tysięcy kilometrów. Też taką cyfrę zobaczyłem. A tym razem jest to 200 tysięcy kilometrów. O, i już jest 200 tysięcy jeden. Tak. O, może w ten sposób. A może przybliżę. O, może tak. Chociaż nie bardzo, nie bardzo, jednak nie bardzo. No niestety słońce przeszkadza, żeby idealnie nagrać te 200 tysięcy. W każdym razie, co ważne, jestem, teraz zobaczymy, o tak, tak, jestem już teraz, przełączyłem na inne ogniskowanie, jestem na drodze, na obwodnicy Elbląga, stacja Szela. No i może teraz uda nam się zobaczyć te 200 tysięcy na liczniku. Chyba widać, może troszeczkę, że tak powiem, zamazane, ale teraz jest 203 tysiące. Daleka trasa przede mną, bo około 3000 km w ciągu 3-4 dni i w tym samym miejscu będę wracał. Postaram się również tutaj na obwodnicy Elbląga, może w sobotę, może w niedzielę, kilka zdań i zobaczyć na licznik, który pokaże już zdecydowanie inną cyfrę. O, może jeszcze raz teraz, bo wydaje mi się, że troszeczkę... A, nadal są, że tak powiem, takie refleksy świetlne. Ale 200, tak, 205 tysięcy. O, tu jest zjazd na Malbork, Elbląg. Nasza korolka przejechała z nami i woziła nas i już na liczniku ma 200 tysięcy.